Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z otwieraniem całego kalendarza adwentowego. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tego typu filmiki. Na moim kanale też pojawił się już film z otwieraniem najdroższego kalendarza wartego 1200 zł. Zostawiam Wam link na dole i zobaczcie go. Dlaczego ja nagrywam już teraz? Wiem, że jest wrzesień. Słuchajcie, kalendarze bardzo szybko się wyprzedają. Ja nagrywam to dla Was, żebyście wiedzieli, czy warto kupić. Opowiem Wam też, jak wyhaczyć kalendarze taniej. No i tyle, zaczynamy. Na stronie Asosa kosztuje on 70 funtów, czyli około 350 zł. Ta strona wysyła na cały świat, wysyłka jest darmowa. Na początku weszło mi jako strona brytyjska i gdy zmieniłam na stronkę polską, pokazało mi 57 funtów, czyli aż 65 zł taniej, więc się zdziwiłam i zapłaciłam około 285 zł, tak po piątce na okolicze funta. Jest naprawdę nietypowy i myślę, że dla fanów ekologii, bo w tych kalendarzach na pewno dużo plastiku zawierają, a zobaczcie, jak on jest fajnie zapakowany. Mamy tutaj pudełko, jakby z takiego korka. Bardzo fajne i na pewno je wykorzystam, nie wyrzucę jego. Zobaczcie, ja byłam naprawdę zaskoczona tym. I tak wyglądają okienka, bardzo fajnie kolorowo i są ułożone w dwóch rządkach. Jak widzicie, z tyłu też są kolejne numerki. Więc po prostu zaczynamy od jedynki i lecimy z tym tematem. Opowiem Wam, co tutaj w środku jest. Numer jeden. Pudełko jest małe. Zobaczymy, jaka jest zawartość. Tutaj jest marka Origins. U nas jest ona dostępna w Sephorze i kojarzę ten produkt, bo kiedyś się za nim rozglądałam. Ostatecznie go nie wypróbowałam. 10 ml i właśnie to jest pełnowymiarowy produkt. Około 70 zł on kosztuje. Przed chwilą sprawdziłam na necie i to jest żel punktowy na wypryski, więc na pewno mi się przyda. Lecimy teraz z numerkiem 2 i naprawdę ogromniaste opakowanie. Super nadruki, takie kolorowe, troszkę do makijażu nawiązujące tutaj mają. I jest to szczotka, wow, fajnie. Wet brush, o tym jeszcze nie słyszałam. To jest wersja miniaturowa. Przed chwilą zobaczyłam w internecie, że taka zwykła chyba kosztuje około 19 zł. Bardzo dobrze sprawdzi się do torebki. Z chęcią ją przetestuję, bo chcę coś wypróbować innego niż Tangle Teaser, więc dajcie mi znać, czy ktoś kojarzy te szczotki i używał. Jeśli tak, to co o nich sądzicie? Numer 3, czarno-białe, w kropeczki pudełeczko. Już nie mogę się doczekać i jest tutaj próbka. Emma Hardy i mamy tutaj bazę z SPF 30. Bardzo fajnie, im więcej filtrów, tym lepiej. Przyznam szczerze, że słyszę od wielu osób, że ich nie używają, a powinno się je przez cały rok używać. Jeżeli chcecie, to Wam opowiem o najfajniejszych filtrach, jakie ja stosuję. A tutaj bardzo fajnie, ponieważ można sobie przetestować produkty, których u nas za często nie widzimy. A myślę, że gdzieś tam na zagranicznych stronkach pewnie będzie można dostać, jak nam się sprawdzą. Czwóreczka, też duże opakowanie i jest tutaj... O, Rituals, bardzo znana marka. I mamy tutaj coś do nawilżenia ciała. Z Rituals dla mnie są bardzo popularne te pianki do mycia ciała. I to jest zapach flamingo flower i różowy grapefruit. Nie wiem, jak pachnie kwiat flaminga, ale flamingi bardzo lubię. Wow, fajnie kwiatowo-owocowo. Uwielbiam takie zapachy, bardziej zdecydowanie niż jakieś tam wanilie. Piąteczka, malutka, pomarańczowa. I już tutaj widzę różowe opakowanko. Tutaj jest maseczka do twarzy z różową glinką. Uwielbiam maseczki, uwielbiam glinki. Na wyjazd będzie fajna. Wiem, że dużo ludzi w tych kalendarzach mówi na wyjazd, ale naprawdę bardzo rzadko trafiają się próbki maseczek, a to naprawdę super pod prysznicem czy pod kąpielą to nałożyć. Szóstka, czyli Mikołajki. Zawsze czekam na jakieś fajne produkty tutaj. O, i mamy tutaj dwa, więc cieszę się bardzo i wiem, co to jest. Szampon i odżywka. Jak mówiłam, kojarzę tą firmę. Chyba mam nawet pełnowymiarowe te kosmetyki w domu, ale jeszcze nie przetestowałam. Ogólnie chodzi o to, że firma ta wypuściła kiedyś kosmetyki dla koni, no i ludzie zaczęli je używać i bardzo fajnie się sprawdziła i teraz na rynku dla ludzi działają i tak to sprzedają, więc ciekawy pomysł na biznes. Nie wiem, jak tam wygląda włos konia i włos człowieka, czym się różni, czym są podobne, ale skoro się sprawdza, to czemu nie? Siódemeczkę już otwieram. Mamy tutaj jakiś produkt z pipetą. O, wow! Z tego jestem najbardziej zadowolona. Zawsze chciałam przetestować tą firmę. The Ordinary. Znacie? Używacie? Mam tutaj produkt z kwasami i witaminę, więc też fajny trądzik, złuszczający i tak dalej. Super, naprawdę ekstra. Już mi się ten kalendarz podoba. Ósemka, kolejne duże okienko. Kurczę, wydaje mi się, że na maksa warto, już Wam teraz mówię, że warto. Paletka do cieni Sleek, to kiedyś były hity, znacie? Używacie? Ja miałam, to była moja pierwsza paleta. Wiem, że teraz jest popularne bardziej Make Up Revolution, ale myślę, że tak z 5-6 lat temu, jak właśnie nagrywałam na YouTubie i zaczęłam się interesować bardziej tym makijażem, to ten Sleek był moim pierwszym wyborem
I to jest powrót do przyszłości, bo miałam identyczną paletkę. I wiecie co? Bardzo ją sobie zachwalam. Fajne kolorki, naturalne, też jest trochę błysku. Super. 20-25 zł cena tej paletki na necie, a jakość naprawdę good, good. Teraz numer 9. Pudełko trochę jak dalmatyńczyk. Kurczę, może pomyliłam 9 i 6, ale chyba w dobrej kolejności jednak to otworzyłam. I coś dużego. Spray. Mamy tutaj odżywkę w sprayu do włosów zniszczonych. No i to mi się podoba. Wydaje mi się, że właśnie to jest dobry pomysł, żeby tak pomiędzy myciem tak delikatnie coś nałożyć, żeby nam nie przeciążyło, więc ten spray myślę, że nie trzeba się tego obawiać. I mamy kolejny produkt z pudełka 10 panterkowego. Żel do mycia twarzy. Firma to Oskia London. Rozświetlający z witaminami. Teraz czas na numer 11. Wydaje mi się, że Asos to jest brytyjski sklep, więc akurat taka londyńska, brytyjska marka. NARS! Wow! To jest firma dość droga, NARS, i tutaj jest produkt do ust. Taka pomadeczka, wiśniowy kolorek. Zastanawiam się, czy będzie mi pasował, bo zazwyczaj takich ciemnych kolorów nie noszę, ale może się przekonam. I jesteśmy już równo w połowie kalendarza, ponieważ otwieram 12 okienko. Bardzo ciężkie i bardzo duża rzecz. Krem. Firma Elemis, przeciwzmarszczkowy krem. Na dzień. Na polskiej stronce 50 ml 289 zł tego kremu kosztuje, tutaj mamy 30. Kalendarz się na maksa opłaca. Numer 13, a wiecie, jesteśmy dopiero na początkowych kalendarzach. Oczywiście będę o wiele więcej otwierała tych tańszych i tych droższych, ale wydaje mi się, że jest super. Jakieś chusteczki chyba. Dokładnie tak, z ogórkiem chusteczki do demakijażu. Muszę przyznać, że bardzo ładne opakowanie. I czy Wy używacie chusteczek do demakijażu? Bo ja raczej nie, ale może na jakąś podróż zachowam lub po prostu włożę do toaletki. Więc 13 tutaj zdecydowanie pechowa nie była. Coś mniejszego, ale nie znaczy, że gorszego. Numer 14, takie granatowe opakowanko. Co my tu mamy? Chciałabym coś do ust. A to chyba jest coś jednak nie pielęgnacyjnego. Zielone opakowanie, co my tu mamy? Zielona kredka? Może znajdzie się jakiś szaleńca makijażowy, żeby takie kolorki wykorzystywać. To jest dla mnie jedyna rzecz, która mi się na razie nie podoba w tym kalendarzu, bo nie wiem, do czego to wykorzystam po prostu. Wiecie, ja też prowadzę kanał dla dzieci, tam do różnych odcinków kolorystycznych używam naprawdę pomadek w kolorach hardkorowych, szalonych, ale ta zielona jakoś mi się w ogóle nie widzi. Numer 15 teraz i mamy pędzelek, jaki piękny w ogóle, wow! Taki wachlarzyk, wydaje mi się, że będzie super wyglądał, znaczy super się nadawał, bo super wygląda, to już to wiemy, do rozświetlacza. O, tutaj, żeby właśnie tak omiatać na kości policzkowe, ekstra. Teraz mamy 16, różowe opakowanko i w środku jest coś, chyba pasta z zębów? Tak, zobaczyłam tutaj ząbek. No i zdecydowanie nie jestem zwolennikiem past. Uważam, że ciekawsze produkty tak naprawdę mogłyby się tutaj znaleźć. Numer 17. Tutaj są recenzje tych kalendarzy bez ściemy, więc nie będę tutaj owijać bawełny, jak mi się coś nie podoba. No to po prostu to powiem. Ale póki co i tak uważam, że ten kalendarz jest warty kupienia. Coś do twarzy. Produkt do mycia twarzy. Tego zdecydowanie dużo się zużywa. Choć przyznam, że ja jestem jednak zwolennikiem tych pianek koreańskich i tak dalej. Te koreańskie kosmetyki u mnie królują, ale też z chęcią sobie coś innego przetestuję. Tym bardziej, że to są takie małe produkty, to akurat. Co to jest? Taki jakiś malutki spray. Spray na poduszkę. Czytałam kiedyś o takich sprayach, często one zawierają lawendę, spryskuje się poduszkę czy pościel i podobno on tak relaksuje, ułatwia spanie. Ja ze spaniem problemów nie mam, więc nie wiem, czy będę tego używać. Najwyżej komuś to oddam, ale myślę, że w kalendarzu to jest ciekawy produkt do przetestowania, bo pewnie wiele osób by same sobie tego nie kupiły, a może akurat się sprawdzi. 19, coś wielkiego. Obstawiam, że będzie tutaj maseczka do twarzy, bo to jest taki dosyć lekki kartonik. O, udało mi się. O, doktor Jart, czy Jart, nie wiem jak to powiedzieć. Kiedyś chciałam się skusić na krem z tego, a tutaj mamy maseczkę w płachcie. Firma to jest amerykańska, ale wyprodukowana maseczka jest w Korei, więc super. Jeżeli jesteście ciekawi moich maseczek, bo mam naprawdę więcej niż takie pudło, to jest film u mnie na kanale, moja kolekcja maseczek, więc koniecznie zobaczcie. I w ogóle możecie zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie i dzwoneczek obok, nie ominiecie żadnego filmu, a teraz bardzo dużo się dzieje na kanale. Numer 20, kremik. A to nie kremik, tylko maseczka relaksująca. Na noc na pewno będę ją nakładać. Z firmy Clarins. Wydaje mi się właśnie, że to jest taka bez spłukiwania zamiast kremu, więc spoko, lubię właśnie przed snem nakładać tego typu produkty.
21, bardzo duże opakowanie. I tutaj mamy Clinique, fajnie. All About Eyes, czyli krem pod oczy, bardzo słynny, 15 ml. Na stronie Douglasa, właśnie w tej pojemności, ten krem kosztuje 170 zł, więc obczajcie sobie, ile tu jest pełnowartościowych produktów i dosyć drogich. Naprawdę jestem zaskoczona. Pokażę Wam ten słoiczek, ja już go kiedyś używałam. Występują tego kremu dwie wersje. To jest właśnie jedna All About Eyes, a druga jest Rich. Bardziej nawilżająca, może trochę konsystencja tamtej jest inna. Ja ten krem miałam, ale to nie jest mój ulubiony krem pod oczy. Jednak wiele osób go sobie zachwala, więc spoko. Naprawdę spoko. 22. Czarno-różowo, białe, czerwono-białe pudełko. I tutaj mamy Coco Eve. Maska do włosów z kokosem. Dla mnie fajnie, bo tutaj za dużo produktów do włosów nam się nie trafiło. Choć jednak wolę do twarzy, bo te szampony, maski, za bardzo z nimi nie eksperymentuję. 23, przedostatnie okienko. I tutaj jakiś duży kartonik, muszę Wam powiedzieć. O, Laura Mercier. Nie wierzę. Gąbeczka, czy Wy wiecie co to jest? Taka miniaturowa wersja pudru do twarzy. I dlaczego mówię nie wierzę? Ciągle się przymierzam do zakupu tego pudru. Oczywiście w dużej wersji go sprzedają. No i jakoś nigdy się na niego nie skusiłam, a to naprawdę bardzo kultowy produkt. Na stronie Douglas 29 gramów kosztuje 225 zł. W tej chwili jest przecenione na 160. A tutaj mamy 9,5 prawie gramów. Więc jest to próbka, która na pewno pozwoli mi się dowiedzieć, czy będzie mi się podobał, czy nie. Kurczę, przyznam, że naprawdę mnóstwo kalendarzy adwentowych otwierałam. Nie nagrywałam za dużo otwierania takich, wiecie, całych kalendarzy, ale to się teraz zmieni, teraz będę takie rzeczy nagrywała. Na Vlogmasach miałam mnóstwo kalendarzy i nie trafił mi się nigdy taki fajny. I tutaj mamy produkt ostatni, 24. Ach. Beka, czyli też produkt z górnej półki. Mamy tutaj bazę. Oczywiście już ją otwieram w takim fioletowym opakowaniu. Baza pod makijaż. To jest 15 ml. Na stronie Sephory można ją kupić za 79 zł. Wszystkie produkty, które trafiły mi się w tym kalendarzu, włożyłam do pudełka. Zobaczcie, jest naprawdę ich bardzo dużo. Powiedzcie mi koniecznie, czy któregoś z nich używaliście lub którego jesteście najbardziej ciekawi. Wiecie co? Myślę sobie, że bardzo ciężko będzie przebić ten kalendarz ze względu na cenę i na zawartość tych produktów. Zobaczcie, tutaj było mnóstwo takich pełnowymiarowych, które kosztowały kilkadziesiąt złotych, a przypominam, że ten kalendarz około 285 zł kosztuje. Pewnie uda się jeszcze znaleźć jakieś kody rabatowe, akurat wtedy ja kupowałam nie było, chyba dla studentów jest jeszcze 10%. Pudełko, które na 100% wykorzystam, znajdujemy się teraz w moim pokoju nagrywkowym i tutaj będzie właśnie super pasowało, bo jest takie kolorowe, no dla mnie rewelacja. Naprawdę, nagrywając ten kalendarz nie spodziewałam się, że będzie aż taki świetny i muszę Wam polecić. Chcecie kalendarz z naprawdę ciekawymi kosmetykami? No to kupujcie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, jaki chcielibyście kalendarz zobaczyć u mnie na kanale. Już trochę ich zbieram i na pewno z zagranicy będą też kalendarze, nie tylko te polskie, ale też będę Wam podpowiadała, gdzie i jak je kupić. Jeżeli mieszkacie tutaj i nie wyjeżdżacie, to też tak się da. Zobaczcie, tutaj ten akurat przyszedł mi z Anglii. No i zasubskrybujcie kanał, tak jak mówiłam, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I wpadajcie na moje inne filmiki z kalendarzami adwentowymi. Jeżeli macie dzieciaczki lub jesteście młodszymi osobami, to też kalendarze z zabawkami otwieram na moim drugim kanale Gram Paula. Buźka, dzięki za oglądanie, pa pa. Ja bawiłam się świetnie i dla mnie to jest najlepszy kalendarz adwentowy, jaki widziałam. Naprawdę, ekstra.